prosto z powiatu białostockiego. Gośćmi Radia Yard są Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, serdecznie. A także Jadwiga Piotrowska, radna powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Powiat oddał niedawno oficjalnie do użytku ciąg pieszo-rowerowy Wasilków-Dąbrówki. To całkiem spory, bo kilometrowy odcinek. Z jakiego powodu właśnie tam ścieżka rowerowa była potrzebna? Tak, to były starania radnych. Tutaj obecna ze mną pani Jadwiga Piotrowska o to się starała i inni radni z tamtego również okręgu. Ta ścieżka rowerowa musiała, to ciąg pieszo-rowerowy musiał powstać z uwagi na bezpieczeństwo, ale tu chyba pani Jadwiga by mogła powiedzieć więcej. Bardzo się cieszę, że powstała ta ścieżka rowerowa razem z ciągiem pieszym, ponieważ mieszkańcy bardzo często zwracali mi uwagę, żeby poprawić bezpieczeństwo, bo dużo dzieci w Dąbrówkach dojeżdża do szkoły podstawowej w Wasilkowie i jeżdżą dzieci na rolkach, na rowerach i teraz to bezpieczeństwo jest zapewnione. Również jest transparentność komunikacji. Co jeszcze? Ta ścieżka rowerowa też wpływa na promocję gminy Wasilków, ponieważ propaguje zdrowy styl życia i również turystyczna jest, gdzie możemy poznawać walory naszego krajobrazu, naszej gminy i wybrać się szlakiem z Wasilkowa do Dąbrówek i do Studzianek również. Jest pani już po pierwszej przejażdżce? Tak, już jestem na otwarciu. Właśnie otworzyłam sezon rowerowy jednocześnie z otwarciem ścieżki rowerowej w Dąbrówkach. Wrażenia dobre? Bardzo dobre wrażenia. No to lepszej rekomendacji nie mogliśmy tutaj mieć. Zmieniamy temat. Powiat białostocki i szpital w Łapach szykują się do obchodów 80-lecia tej jednostki. W jakiej kondycji jest teraz szpital? Innymi słowy, czy jest co świętować, o tak to nazwijmy? Myślę, że to jest wielkie święto. To jest święto wszystkich mieszkańców powiatu białostockiego, w szczególności też gminy Łapy, bo w 2015 roku mówiło się o zamykaniu tego szpitala, o zamykaniu oddziałów. Został zamknięty oddział położniczo-ginekologiczny. Był kryzys, wypłacalność była na miesiąc. Były po prostu wielka tragedia. Szpital powiatowy był na kolanach, a będziemy świętować wielki sukces, że od 2016 roku udało nam się zmienić ten szpital, zmienić podejście do tego szpitala, bo w Radzie Powiatu w 2016 roku zaczynaliśmy w gronie 5-6 radnych. Idea, potrzeba ratowania tego szpitala, odbudowania tego szpitala była u kilku radnych, a dzisiaj po kilku latach, nawet już na koniec poprzedniej kadencji, wszyscy mówili jednym głosem, że szpital w Łapach jest potrzebny. Nikt nie mówi, żeby nie dawać pieniędzy, nie ratować i mamy wielki sukces, mamy nowe oddziały, nowe przychodnie. Powiatowa POZ nasz na ulicy Piaskowej w Łapach się odmienił całkowicie. Kapitalny remont w środku, z zewnątrz, budowa parkingów. Szpital również. Tam zostanie jeden oddział ginekologiczny, który, zobaczcie państwo, jaki kuriozum. Jest zlikwidowany oddział położniczo-ginekologiczny, który myśmy z 2 lata temu odtworzyli. Co jeszcze? Nie udało nam się z pediatrią, ale będziemy starać się również odtworzyć w nowym budynku administracji, ale powstanie jeszcze nowy oddział ortopedyczny, gdzie tak naprawdę społeczeństwo powiatu białostockiego nie tylko ma duże potrzeby. Najnowocześniejsza rehabilitacja w naszym POZ-cie w Łapach na Piaskowej, gdzie korzystają wszyscy, nawet mieszkańcy Białegostoku dojeżdżają. Na początku nie mieliśmy kolejek, dzisiaj już mamy 3-miesięczne kolejki do tego POZ-u. Jak poszło w świat, że to jest nowoczesna placówka, także to będzie dla nas jest wielkie święto. I jesteśmy z tego dumni, że udało nam się ten szpital ocalić. Ten szpital też jest czasami w wielu takich towarzystwach, w rozmowach kulturowych z ludźmi podawany jako wzór. Ale my te wzory znowu, żeby zacząć ten szpital odbudowywać, za co serdecznie dziękuję dla pana dyrektora Bielskiego, świętej pamięci z Wysokiego Mazowiecka. Pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy, jak ten szpital funkcjonuje z taką wielką zazdrością. Boże, czemu nas tego się nie da zrobić? Pan Bogusław Dębski, prezes, wtedy dyrektor szpitala w Zambrowie, niedawno odwołany, moim zdaniem niesłusznie, bo ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o Zambrów i o ten szpital. Pięknie go już w 2016 roku stawiał ten szpital na nogi. Myśmy też patrzyli na to z zazdrości. Boże, my byśmy to samo chcieli, a dzisiaj już to mamy w Łapach, także to jest wielkie święto, to nie da się opisać tej radości. I o tym, co dzieje się w szpitalu w Łapach, jakie zmiany tam zachodzą, regularnie informujemy na antenie Radia Yard. A przy okazji porozmawiajmy o najbliższych planach, jeżeli chodzi o powiat białostocki. Co się będzie działo w najbliższym czasie z państwa strony? Z panią Jadwigą rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, między innymi o oświacie, o tym, jakie zmiany zachodzą w tamtym zakresie.
Tak właśnie, bardzo się troszczymy o dobrą jakość edukacji naszej młodzieży, zabiegamy o rozwój szkół. Przede wszystkim tutaj zmodernizowaliśmy szkołę w Łapach, zespół szkół mechanicznych i również w Czarnej Białostockiej. Wyposażyliśmy te szkoły w nowoczesne pracownie, laserowe strzelnice i również powstały klasy o profilu wojskowym w Łapach, jak również powstanie klasa taka o profilu wojskowym w Czarnej Białostockiej. Po to, aby młodzież kształciła się w lepszych warunkach i aby pozyskiwać do nas, do naszych szkół przyszłe nasze pokolenie. Panie starosto, pan z pewnością ma jakieś plany co do dróg, bo często o tym wspominamy. Tak, drogi, ale te nabory do naszych szkół są bardzo ważne, także serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów obecnie klas ósmych, którzy po egzaminach już będą, żeby składali papiery do naszych szkół powiatowych. Naprawdę, drodzy uczniowie, droga młodzieży, warto, fajne szkoły, nowoczesne szkoły, fajni nauczyciele. Uwierzcie mi, jak przyjdziecie do nas, nie będziecie tego żałować. A jeżeli mówimy o drogach i inwestycjach, cały czas rozmawiamy, nawet mamy teraz taką dosyć duże rozmowy w zarządzie i z radnymi na temat ścieżek rowerowych, jak je budować. Dzisiaj uczestniczyłem w rozmowie, byłem u pana wojewody i też taki temat rozpoczęliśmy rozmowy, żeby wybudować ścieżkę, ewentualnie grabówka, ciasne ogrodniczki. Połączyć to z drogą wojewódzką, ścieżką wojewódzką, żeby te ciągi ścieżek rowerowych powstawały. Dobra wiadomość dla mieszkańców Dobrzyniewa. Masa już jest pierwsza wylana przy, na ulicy Szkolnej w Dobrzyniewie. Kolega redakcyjny może tak, już się cieszyć. Tak, wiemy, często słyszymy. Już amortyzatory może wymieniać i sprężyny na nowe. Nie będą się tak szybko zużywać. Także tych remontów też mamy dużo zaplanowanych. Do tej pory część prac była wstrzymana. Wchodzą firmy na przejścia. Już niedługo w Klepaczach rozpocznie się budowa wyniesionego przejścia. W wielu jeszcze gminach powiatu białostockiego, tam gdzie mieliśmy na to środki zabezpieczone. Zapraszam na stronę powiatu, żebyście państwo zobaczyli, gdzie to będzie. Także te inwestycje, my jesteśmy powiatem proinwestycyjnym i chciałbym, żeby to tak zostało w następnej kadencji. Planów dużo zostawiamy. Oczywiście weryfikacja 7 kwietnia. Także, szanowni państwo, myśmy 5 lat pracowali, a wy teraz 7 możecie się odwdzięczyć. Albo docenić. Albo docenić, tak, no albo nie docenić. Także warto by było sobie, żeby mieszkańcy przypomnieli, w jakich warunkach żyli, mieszkali w okolicy, jak to się zmieniło, bo powiem szczerze, ostatnio tak sobie odtwarzałem archiwum w domu i wpadłem na takie właśnie filmiki z 2015 roku, 16, z obiektywu, urywki, jakie były sytuacje na drodze wojski Stanisławowo, krytyczne, że szpital nasz powiatowy będzie zamykany. Takie urywki miałem sobie powybierane w swoim prywatnym archiwum i myślę sobie, Boże, jak to się zmieniło? To nawet my, jako ludzie, którzy pracują dla mieszkańców, jako starosta powiatu, sobie zapomina szybko, że jak to wyglądało okrutnie, że taki Gierek wszędzie był. A tak naprawdę ta nasza Polska, ta nasza okolica tak niesamowicie się zmieniła, no przez to oczywiście miliony rządowe i mam nadzieję, że te środki finansowe będą, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dzisiaj mówimy o środkach unijnych, tylko te środki unijne dla nas zawsze są trudno dostępne, bo wniosek unijny to jest 30-60 stron, a wniosek do funduszy rządowych zazwyczaj było jedna kartka A4, podpis skarbnika, ze starosty czy burmistrza i mamy środki. Także, drodzy mieszkańcy, wyjdźcie na spacery, obejrzyjcie swoje okolice, a jak się nie zmieniła wasza okolica jeszcze, bo też takie są miejsca, że jeszcze drogi nie ma, chodnika nie ma, to będziemy to robić w następnej kadencji. Jan Bolesław Pyrkowski, a także Jadwiga Piotrowska, starosta powiatu białostockiego i radna powiatu białostockiego. To ich gościliśmy w Radiu Yard. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Prosto z powiatu białostockiego.